gość Radia Oko. Marta Mierzejewska na 88,5 FM. Moim gościem jest Bartosz Siurnicki, prezes Narwi Ostrołęka. Dzień dobry. Dzień dobry. Już 9 września, rodzinne zakończenie wakacji, impreza, na którą zapraszacie wszystkich na stadion od godziny 15. Proszę powiedzieć, co zaplanowaliście w ramach tego spotkania. Zgadza się, przede wszystkim mecz 5 ligi, w którym występuje Narew Ostrołęka. Zmierzymy się z Okęciem Warszawa. Oprócz tego zapraszamy szczególnie wszystkie dzieciaki na Dmuchańce. Dzięki uprzejmości firmy Eventy Piłkarskie będą liczne konkursy związane z piłką nożną, ale nie tylko. Do tego mamy pokazowe wozy strażackie i wóz policyjny. Będziemy mieli specjalnego gościa. Na naszych social mediach trwa konkurs. Można spróbować odgadnąć, kto to będzie i jakąś nagrodę przewidzimy. Podczas meczu rozdamy takie nagrody. Moi drodzy, ja też dostałam nagrodę, bo mam szalik klubowy, więc już śmiało mogę się wybrać na tą imprezę i kibicować naszej Narwi. Proszę powiedzieć, jak ten sport w Ostrołęce się ma? No, tutaj już się przyznałam poza anteną, że jeszcze nie byłam na meczu i chyba nie ma się czym chwalić, natomiast no może wszystko przede mną, skoro już zostałam wyposażona w szalik. Jak ostrołęccy kibice, jak określacie formę, jeśli chodzi o sport, piłkę nożną w mieście? Jeżeli chodzi o piłkę nożną w mieście, staramy się zbudować dobrą atmosferę wokół naszego klubu. Chcielibyśmy, żeby nasz klub zrzeszał nie tylko kibiców, ale również przedsiębiorców. Chcielibyśmy też czuć takie wsparcie ze strony kibiców, ale też i Narew Ostrołęka chciałaby wyjść w kierunku kibiców, dlatego nasze wydarzenia są całkowicie darmowe. Zapraszamy wszystkich. Przy tej okazji można nas oczywiście wesprzeć. Zbieramy do puszek jakieś drobne datki, ale chcemy, żeby ci kibice czuli, że nie tylko przychodzą na mecz i zawodnicy wychodzą, to jest wszystko. Chcielibyśmy, żeby najmłodsi przede wszystkim, dzieciaki, żeby jak najwięcej ich się pojawiało na meczach, żeby gdzieś czuli się związani ze sportem, jakimkolwiek, nie tylko piłką nożną, ale żeby ruszyć trochę z domu, sprzed ekranów, telewizorów i komputerów. To, żeby te pokolenia zintegrować, to między innymi właśnie 9 września warto się wybrać na rodzinne zakończenie wakacji. Czy wakacje to dla was, sportowców, również był taki czas odpoczynku? Jako sportowcy mamy tylko 2-3 tygodnie odpoczynku i zaczynamy przygotowania do kolejnej rundy. Jak wygląda jesień w tym sporcie, w piłce nożnej? Gramy do prawie końca listopada. A jak oceniacie swoich rywali? No, Okęcie Warszawa w tym starciu najbliższym? Mecz jest mistrzowski 5 ligi. Ciężko powiedzieć. Kiedyś grałem dla Okęcia Warszawa podczas studiów, ale to dawno, bardzo dawno temu było. Nie wiem, jak ich obecna forma. Myślę, że tutaj dużo bardziej kompetentny byłby nasz trener. Wspomina pan o tym, że zapraszacie już najmłodszych na mecze, prawda? Ale jak to wygląda drużynowo? Od jakiego wieku można już z wami grać? Czy organizujecie takie szkolenia dla tych młodych, którzy kiedyś chcieliby dołączyć do drużyny, czy to jest bardziej skomplikowane? Oczywiście już tak od 5-6 roku życia zapraszamy do wszystkich szkółek, które są w Ostrołęce, nie tylko pod szyldem Narwi Ostrołęka, ponieważ do Narwi Ostrołęka wszystkie szkółki w pewnym wieku dzieci oddają i mamy to już później wszystko pod jednym stowarzyszeniem, co zdecydowanie ułatwia wejście zawodnikom do drużyn seniorskich. Zapraszamy na treningi do APN-u, do Korony Ostrołęka, do Rzekunianki, Rzekuń, do Walecznych w Olszewoborkach. Później i tak wszyscy się spotkamy w Narwi. A jakie nazwiska by pan wymienił, jeśli chodzi o tych najlepszych sportowców, którzy promują swoim nazwiskiem właśnie Ostrołękę? Ostrołękę myślę, że pan Świerz, który był kapitanem w drużynie Amfutbolu i cały czas gdzieś z tą Ostrołęką był związany i tutaj dawało się to odczuć, że jest to człowiek stąd. Myślę, że jest bardzo dużo osób, które może nie są bezpośrednio z Ostrołęką związane, ale chętnie nas odwiedzają. Łamiemy ten stereotyp, że jest niebezpiecznie na meczach. Mecze są bezpieczne i wybierają się tam całe rodziny. Zdecydowanie tak. To jest miejsce dla całych rodzin, to nie ma już grup pseudokibiców, nie ma bujek, to już są zamierzchłe czasy. Warto o tym pamiętać, moi drodzy, no i warto oczywiście kibicować naszym Narew Ostrołęka. Już 9 września na stadionie w Ostrołęce, to kończąc naszą rozmowę, jeszcze raz podkreślmy, co w ramach tej imprezy i kogo zapraszacie. Dmuchańce, konkursy piłkarskie, wóz policyjny,
wóz strażacki. Za catering jeszcze warto wspomnieć, że odpowiadają wspaniałe panie z kół gospodyń wiejskich, także będzie można coś jeszcze przekąsić w trakcie całego meczu. Cóż, zapraszamy serdecznie. Dziękujemy wszystkim sponsorom, dzięki którym tak naprawdę jest możliwość organizowania takich eventów i zachęcamy wszystkich słuchaczy, żeby odwiedzili naszą stronę internetową, sprawdzili, kto sponsoruje NAREF, kogo można wesprzeć, gdzie można zrobić zakupy, po to, żeby nasze społeczeństwo tu ostrołęckie się jak najlepiej, jak najwięcej rozwijało. I by nasza drużyna mogła się rozwijać. No i najważniejszy punkt tego spotkania to starcie NAREF Ostrołęka Okęcie Warszawa. Zapraszam na mecz. Dziękuję bardzo za spotkanie na 88,5 FM. Moim gościem był Bartosz Siurnicki. Dziękuję. Gość Radia Oko.